plany są w zasadzie określone przez strategię rozwoju uczelni. Zarysowane są zadania pionu, którym będę kierował, czyli pionu odpowiedzialnego za przede wszystkim pozyskiwanie i realizację projektów międzynarodowych, ale ukierunkowanych na współpracę z gospodarką narodową, projektów krajowych i również takich projektów realizowanych w konsorcjach z przemysłem. To będzie bardzo dużo zadań, dlatego że otworzyła się nowa perspektywa unijna i już złożyliśmy do różnych konkursów kilkadziesiąt w sumie wniosków. Skoncentrowanie się na tej rozbudowie potencjału uczelni w tym zakresie współpracy z gospodarką narodową, transferu wyników naszych prac do przemysłu, no to są te zadania, które są bardzo istotne dla uczelni, no bo one są też źródłem dodatkowych środków i to całkiem poważnych środków wzbogacających subwencje.